Cześć, z tej strony Kamil z portalu Eurowizja.org. Za nami finał ukraińskich preselekcji do Eurowizji 2024. Ale zanim przejdziemy do naszych reakcji na piosenkę z Ukrainy i komentarzy co do tego wyboru, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapek w górę i komentarzy. To jest bardzo ważne dla nas i bardzo nas motywuje do naszego działania i do tworzenia kolejnych takich materiałów. A więc przechodzimy. Jerry Hale i Aliona Aliona w utworze Teresa and Maria. Muzycznie jest to moim zdaniem kwintesencja Ukrainy z ostatnich lat, czyli trochę ballady z emocjami, trochę folku, takich zaśpiewów folkowych, jest też oczywiście rap. Piękny początek piosenki. Zawsze jak słyszę ten początek, od razu we mnie wstępuje taki spokój, taka lekkość. Po prostu się czuję błogo. Dostrzegam pewne podobieństwa do utworu Jamali 1944, czyli teoretycznie przekaz nie jest jakby jasny i wprost powiedziany, ale jednak wszyscy się domyślają, jakie tam są ukryte przesłania. Nie no, stanowczo ta piosenka wzbudza we mnie bardzo dużo emocji. Bardzo pozytywnych emocji, bardzo takich smutnych bym powiedziała, ale szczerze uważam, że jest to jedna z najlepszych piosenek, które wysłała Ukraina na Eurowizję. Może nie widać tego, bo mam sweter, ale tutaj właśnie jest w tym momencie gęsia skórka. Myślę, że punkty od telewidzów są tutaj gwarantowane, punkty od jurorów są tutaj gwarantowane. No i wcale bym się nie zdziwił, gdyby ta piosenka sięgnęła po zwycięstwo. Myślę, że to jest idealnie tutaj wybalansowane, żeby to było mocne, silne, wspierało kobiety, wspierało, wiecie, Ukrainę, a jednocześnie dawało dużo nostalgii. Czy Europa doceni taką propozycję? No wydaje mi się, że tak. Ukraina to w ogóle świetny kraj, jeśli chodzi o historię startów i wyników. W ostatnich latach razem sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mamy stawkę rapową, bardzo dobre urozmaicenie piosenki. Te głosy na żywo, ten chór na żywo, perfekcyjny pomysł. Jest ten wątek religijny, który wzbudził wiele emocji wśród fanów Eurowizji. No i myślę, że to jest dobre, bo nie jest właśnie oczywiste i jakieś takie nachalne, ale z drugiej strony porusza i pobudza do myślenia. W porównaniu do wersji studyjnej widzę lekką różnicę. Jest chórek wzbogacony o głos męski. Troszeczkę inaczej. Dla mnie jest to póki co zwycięzca Eurowizji 2024, nie ze względu na to, że jest to Ukraina, nie ze względu na sytuację, która tam panuje. Oczywiście życzymy Ukrainie jak najlepiej, żeby w końcu wojna się zakończyła, ale gdyby to była piosenka ze Szwecji, Malty, Polski, Włoch, tak samo bym na nią patrzyła, bo jest zdecydowanie przepiękna, świetnie skomponowana, świetnie zaśpiewana, mimo że ta wersja tutaj nie jest perfekcyjna, ale bardziej to brzmi jak problem techniczny, a nie problem z głosem. Tam chyba technicznie zadziało się coś bardzo nie halo, bo widać było po reakcjach Jerry, że coś jest nie tak, że ona się nie słyszy. No i jak się wsłuchamy, to rzeczywiście jej nie słychać, bardziej słychać ten chórek, który jest na żywo, co bardzo propsuje. No i wizualnie myślę, że też powinno to być jednak bardziej. Są elementy charakterniejsze, jest Aliona, która dodaje charakteru tej piosence i jest Jerry, która w tej piosence totalnie uspokaja. Niemniej myślę, że to jest utwór jak najbardziej gotowy, żeby walczyć o zwycięstwo na Eurowizji i ja mu będę bardzo kibicował, bo jest to po prostu świetna piosenka, która mimo trudnych warunków i nie do końca świetnego występu obroniła się naprawdę spektakularnie. Jest to pierwsza piosenka w tym sezonie preselekcyjnym, która daje mi przysłowiowe winner vibes. I myślę, że Ukraina ma wszystko, aby powalczyć w tym roku o kolejną, już czwartą wygraną w swojej historii. Więc Ukraino, świetna robota. Wskakujesz na totalnie mój numer jeden i myślę, że długo tam jeszcze zostaniesz, bo póki co nie zapowiada się, żeby coś wskoczyło na miejsce pierwsze. Ja jestem zauroczona totalnie, będę tego słuchać. Gratulacje, po prostu.